Cześć moi drodzy, z tej strony trener do celu z pasją. W dzisiejszym odcinku wytłumaczę Wam, jak robić lifty z gumą czy też obciążnikami na kostce. Zapraszam do oglądania. Moi drodzy, kochani widzowie, może zacznę od tego, że na moim kanale jest mnóstwo filmów instruktażowych, które wyjaśniają tajemnice ćwiczeń na pośladki, więc wpisując daną frazę, na przykład lifty, wykopy, przysiady bułgarskie, hip thrusty, dopisując do celu z pasją w wyszukiwarce na YouTubie, oczywiście znajdziecie swój upragniony materiał. Ale do rzeczy, w dzisiejszym odcinku przedstawię podstawy, jeśli chodzi o wykonanie zwykłego liftu, zwykłego tak zwanego wykopu nogi w tył, który angażuje bardzo dobrze pośladek, oczywiście przy założeniu, że wykonacie to z odpowiednią techniką, a jak obejrzycie ten materiał, to oczywiście tak będzie. Dość zabawnie, bo dzisiaj przed Waszymi ekranami będzie wyginał się facet, który będzie chciał aktywować swoją pupencję. No dobra, ale czas to wreszcie przedstawić. Oczywiście sama noga to będzie za mało, żeby poczuć dobrze pracę danego półdupka, więc ja założę sobie bodajże 2-kilogramowe obciążniki tutaj w okolicy kostki. Jest to świetna alternatywa przede wszystkim dla osób, które ćwiczą w domu, no i nie mają do wyboru jakiegoś większego sprzętu. Bo nie oszukujmy się, oczywiście te 2 kg to nie jest nadal tak dużo, żeby tą pupę rozwijać nie wiadomo jak, ale jako uzupełnienie treningu w domu. Oczywiście plany treningowe do wykonania w warunkach domowych też są na moim kanale. No będzie to na pewno fajna alternatywa. Zaraz też przedstawię Wam oczywiście wersję liftów z gumą. Na czym powinniśmy się tutaj skupić? Przede wszystkim tutaj sobie wchodzimy na ławeczkę, o ile macie ją w domu, bo możecie również to spróbować wykonać na ziemi, no ale ten zakres ruchu będzie sporo mniejszy. I teraz tak, jednym kolanem się zapieramy, trzymamy napięty brzuch i proste plecy, słuchajcie, to jest bardzo ważne. Blokujemy tutaj ramiona i co? Naszym zadaniem jest już tutaj skupić się na tym, żeby noga szła powolutku do dołu i prostowała się do momentu, kiedy ściśniemy w tym momencie prawy półdupek. Powolutku do dołu. Bach! Spięcie prawego półdupka. Nie pozwalamy na to, żeby nas przechyliło w stronę prawą, czyli nasza miednica nie rotuje się tutaj. Cały czas zachowujemy neutralną pozycję. Bach, prostujemy. W tym momencie pracujemy fajnie grupą kulszowo-goleniową, tyłem uda i prawym pośladkiem. Lewy czeka oczywiście na swoją kolej. Co zrobić, żeby jeszcze bardziej zaakcentować tutaj pracę pośladka? Możemy delikatnie odwodzić do boku i rotować stopę na zewnątrz, żeby zminimalizować pracę grupy kulszowo-goleniowej, a zaktywować mięsień pośladkowy średni i mały, czyli boczną część pupy, która nogę odwodzi i rotuje oczywiście w stronę zewnętrzną. Zobaczcie, powolutku pracuję, nigdzie się nie śpieszę, dopięcie, przytrzymanie, 15 takich powtórzeń, naprawdę sprawi, że jesteście w stanie odczuć swój pośladek. Czego tutaj nie robimy przede wszystkim? Chcecie często wykonać lift za wysoko, czyli zobaczcie. Tak, no tu już tracicie kontrolę i pchacie odcinkiem lędźwiowym. Jest to bardzo niechlujne, tego się wystrzegajmy. To nie jest tak, że im wyżej pójdzie noga, tym bardziej dopniecie pośladek. Nic bardziej mylnego. Najlepiej, kiedy kość udowa kończy się, ten ruch prostowania jej, w momencie, kiedy jest na linii Waszego pośladka. Nie mówię o stopie, mówię o kości udowej, tutaj. Kiedy ta część nogi
wyrównuje linię z pośladkami. Jeżeli jest wyżej, to już powolutku możecie się martwić, że przekraczacie oczywiście odpowiedni zakres ruchu, gdzie pośladek pracuje odpowiednio. Dobra, czego jeszcze nie robimy? No nie możecie wypychać się ramionami. Tak nie robimy. Cały czas brzuch spięty i utrzymujecie proste plecy. Także kontrola. Kontrola, moi drodzy. To trzeba tutaj naprawdę poprawić. Kolejna sprawa, nie rotujemy miednicy. W taki sposób to my niestety zatracamy całe napięcie mięśni pośladkowych. Tych błędów można nagrać bardzo dużo. Nie będę się tutaj na tym skupiał. Jeszcze chciałbym Wam wskazać malutką tutaj odmianę tak zwanego liftu. Zgięta noga, tak? Czyli możecie sobie tutaj rozciągać. Bach! Tu rozciągamy. Bach na zgiętej nodze. Także w tej wersji również możecie poćwiczyć mięśnie pośladkowe. Hop. I powolutku, nigdzie się nie śpieszycie. Zatrzymujecie ruch. Skurcz izometryczny na górze. Przytrzymanie. Pośladek zaktywowany. Sprawdźcie sobie, czy on działa. Pak, pak, pak. Tylko żeby nie spaść oczywiście z ławki. Jest to ćwiczenie uzupełniające, akcesoryjne, dodatkowe. No wiadomo, że nie powinno stanowić bazę ciężkiego treningu na pośladki. No ale jeżeli trenujecie w domu, nie macie wyciągów, nie macie do wyboru nie wiadomo jakich obciążeń, to taka wersja oczywiście może być naprawdę ciekawą alternatywą. Jeszcze na szybciutko tylko pokażę wersję z gumą. No to nie jest drogi zakup. Zestaw gum to około 30 zł, złociszy. Zakładamy, zobaczcie, nad kolana. Znowu ustawienie. Spinamy brzuszek, kontrolujemy miednicę, robimy miejsce na nogę i co? Hop! Troszkę opór gumy tutaj nam pozwoli lepiej odczuć pośladek. I mówię, lekko do boku odwodzimy nogę z rotacją zewnętrzną, czyli palce stopy na bok, co zwiększy aktywność prawego półdupka. Cały czas lędźwiowy jest w niezmiennej pozycji. Nie pozwalamy, żeby nasze plecy się wyginały. Także mam nadzieję, że już będziecie wiedzieć, jak wykonać prawidłowe wykopy, czy też prostowanie nogi w podporze na kolanie. Polecam tutaj więcej powtórzeń, minimum 12, najlepiej 15, a nawet więcej, żeby uruchomić do pracy włókna czerwone mięśni pośladkowych, wytrzymałościowe, które reagują najlepiej na więcej ruchów. Dziękuję za uwagę, zapraszam do grupy Do Celu z Pasją Team, gdzie tworzymy rzeszę pośladkowiczów. Oczywiście napiszcie w komentarzach, jakie są Wasze ulubione ćwiczenia na pośladki, czy trenujecie w domu, czy na siłowni i widzimy się w kolejnych materiałach, więc koniecznie subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę, która jest dla mnie sygnałem, żeby nagrywać więcej takich wskazówek i materiałów instruktażowych. Do celu z pasją. Cześć!